Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na briefingu prasowym Polski 2050 Szymona Hołowni. Są z nami przedstawiciele naszego koła parlamentarnego. Jest szefowa koła parlamentarnego posłanka Hanna Gill-Piątek, jest senator Jacek Bury, a jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć Państwu o tym, czego Państwo się nie dowiedzą z TVP. Bardzo proszę, panie senatorze. Dziękuję. Dzień dobry. Proszę Państwa, chcemy pokazać wszystkim obywatelom Polski, jak Orlen do spółki z rządem PiS tak naprawdę okradali nas przez kilka ostatnich miesięcy poprzedniego roku. Tutaj mamy przygotowaną tablicę, która pokazuje, poproszę Cię Kasiu o podtrzymanie, jak wyglądały ceny oleju napędowego w Europie w ostatnich miesiącach poprzedniego roku. To jest tablica z grudnia. Jak Państwo widzą, Polska miała jedne z najwyższych cen hurtowych oleju napędowego w całej Europie. Jesteśmy tak bogaci jak Szwecja, a nawet bogaci od znienawidzonych przez PiS Niemiec czy Francji. We Francji było to 850 euro niespełna, natomiast w Polsce jest 1220 euro za tonę paliwa. Proszę Państwa, to nie jest przypadek, że takie ceny mieliśmy przez kilka ostatnich miesięcy w poprzednim roku. To jest świadoma polityka Orlenu do spółki z PiS-em. Ceny na stacjach były zawyżane o złotówkę, a nawet więcej na litrze. Czyli jeżeli ktoś z Państwa tankował 50 litrów benzyny albo oleju napędowego, to ta osoba była tak naprawdę obrabiana, okradana przez Orlen na co najmniej 50 zł. Jak ktoś z Was tankował więcej niż niż 50 litrów, proporcjonalnie tyle płaciliście na rzecz Obajtka i całego Orlenu. Te pieniądze, które miały zostać w kieszeniach Polaków na skutek wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej, kiedy to obniżono VAT, nie trafiły, nie zostały w kieszeniach Polaków, tylko trafiły do kieszeni Orlenu. A proszę Państwa, trzeba pamiętać, że Orlen to nie jest spółka w całości Skarbu Państwa. Wcześniej Skarb Państwa miał tam tylko 30%, obecnie ma niecałe 50% udziału w Orlenie. Pozostałe 50% czy wcześniej 70% należą do wielkich korporacji, które te zyski skonsumują. Czyli za zgodą rządu PiS przy współudziale Obajtka wielkie korporacje drenują kieszenie Polaków. Po co? Po to, żebyśmy mogli w styczniu mieć cud gospodarczy i aby na skutek zwiększenia VAT-u nie wzrosła cena paliwa. PiS w dniu dzisiejszym, czy tam od początku roku, przyjął narrację. Drodzy Polacy, byliście okradani, ale już nie będziemy więcej tego robić. Cieszcie się. Jesteście biedniejsi, bo zabraliśmy wam pieniądze, ale biedny to szczęśliwy. Cieszcie się. Uważam jako przedsiębiorca, że tego typu działania Orlenu do spółki z rządem PiS zasługują na napiętnowanie i wyciągnięcie konsekwencji. Te działania doprowadziły do zubożenia polskiego społeczeństwa, doprowadziły do wzrostu inflacji, ograbiły przedsiębiorców polskich i ograbiły samorządy, które często w tej chwili borykają się z bieżącymi wydatkami. Nie ma naszej zgody i będziemy o tym głośno mówić, niezależnie od tego, jak władza PiS razem z TVP Info czy innymi mediami reżimowymi będzie zakłamywać rzeczywistość i wmawiać w nam, jacy to jesteśmy szczęśliwi, ponieważ PiS przestał nas okradać. Dziękuję. Szanowni Państwo, warto sprostować też parę manipulacji. Otóż rząd zasłania się, że koniec tarczy antyinflacyjnej był spowodowany jakoby życzeniem Unii Europejskiej. Nieprawda. My dostaliśmy po prostu pismo, na które można było odpisać. To nie był żaden nakaz. To było pismo, które dostaliśmy jesienią. Takie, w którym po prostu było zapytanie o wysokości stawek VAT-u. Inne państwa też takie pisma dostają. Więc to, że tarcza antyinflacyjna się skończyła w tej chwili, jest tylko i wyłącznie decyzją PiS-u. Polska 2050 składała projekt ustawy, który tę tarczę antyinflacyjną miał przedłużyć, dlatego że uważamy,
że Polacy w tej chwili są przyciśnięci inflacją, drożyzną, które są spowodowane błędami rządu i to nie jest jeszcze czas, żeby wróciły te stawki VAT-u, które mieliśmy przed wprowadzeniem tarczy. Natomiast warto też powiedzieć o tym, że pan prezes Obajtek jest niejako szejkiem w oddzielnym kalifacie w Polsce. To znaczy on uważa siebie za wyjętego niemal spod prawa. Dlatego, że człowiek, który decyduje o tym, ile będzie kosztować paliwo, ile za nie zapłacimy na stacjach, ale nie tylko o tym, ile, bo to paliwo ma oczywiście, przekłada się na ceny wszystkich produktów, na cenę chleba, na cenę, nie wiem, domestosa, tak, na cenę wszystkich produktów, które kupujemy w sklepach i trzeba do tych sklepów je dowieźć, na ceny usług, więc tak naprawdę na stan i poziom całej gospodarki. Więc człowiek, który może jednoosobowo de facto decydować o tym, ile Polacy płacą za wszystko, jest tak naprawdę wyjęty spod jakiejkolwiek państwowej kontroli. Otóż, jak wiemy, prezes NIK-u zwrócił się do pani marszałek z taką skargą, że pan prezes PKN Orlen nie chce dopuścić kontrolerów NIK-u do kontroli, która spowodowałaby wyjaśnienie tego, dlaczego płaciliśmy w zeszłym roku, szczególnie w grudniu, najdrożej za paliwo, i zasłania się przy tym czterema opiniami prawnymi. My jako Polska 2050 wystąpiliśmy już o te cztery opinie prawne, bo chcielibyśmy je zobaczyć. Widzimy duże zainteresowanie też różnego rodzaju środowisk, co w tych opiniach tak naprawdę jest. Liczymy na to, że pan prezes Obajtek te opinie pokaże. Natomiast nie może być tak i systemowo jest to wada, że spółka, która decyduje o tym, jest absolutnym monopolistą, to można też sprawdzić na stronie URE, tak? Jest absolutnym monopolistą, jeżeli chodzi o hurtowy rynek paliw, a więc ma kluczowy wpływ na kształtowanie też cen na stacjach benzynowych, że taka spółka w tej chwili jest tak naprawdę pozbawiona kontroli, jest państwem w państwie i nie można tak naprawdę w żaden sposób wyjaśnić w sposób legalny, w jaki sposób dochodziło do tego zawyżania cen, które mamy na tej mapie. Dlatego też jako Polska 2050 na tym posiedzeniu chcielibyśmy usłyszeć od pana premiera informacje na temat tego, dlaczego te paliwa były zawyżane. Dlaczego? Dlaczego od pana premiera? Ano dlatego właśnie, że pana prezesa Obajtka wezwać tutaj nie możemy, to jest raz. A dwa, że pan premier był niejako wspólnikiem w tej zbójeckiej spółce, dlatego, że przypomnijmy, każde zawyżanie cen paliw to jest też wzrost dochodów do budżetu państwa i zapewne również o to chodziło. Dlatego też ten wniosek, który tutaj państwu prezentuję, dzisiaj złożymy, to jest wniosek o uzupełnienie porządku obrad, o to, żeby pan premier pojawił się tutaj w Sejmie i wyjaśnił nam, dlaczego Polacy byli okradani nie tylko na cenach paliw, ale tak naprawdę na cenach wszystkiego. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Tak, dzień dobry. Panie senatorze, ja chciałabym zapytać, śmiem twierdzić, zaplanowaną wczorajszą pan akcję w studio w programie Poranicza 17, bo raczej nie każdy na co dzień nosi ogórka w kieszeni. Czy nie uważa pan, że było to niestosowne tak się zachować, wkładając tego ogórka na stół i kierując takie, a nie inne słowa do waszego redakcyjnego kolegi? Pani redaktor, mam nadzieję, że pani jest dziennikarzem, a nie funkcjonariuszem, więc odpowiem pani na to pytanie. Propaganda TVP jest bardzo przewidywalna. Wiedziałem, że kiedy zabraknie argumentów na zbijanie tego, co zrobił nam Orlen razem z rządem PiS... Bo się zaczęło od tej mapy, tak, nie? Zaczęło się od tej mapy. Funkcjonariusz Kłeczek zaatakuje mnie ad personam. Wiedziałem, jak to zrobi najprawdopodobniej. On chciał, abym był zaopatrzony w tego ogórka, więc na jego życzenie, marzenie przyniosłem go do studnia dla niego. Niestety ten poziom mizerii, który reprezentuje pan Kłeczek, jest żenujący i powinien na tej mizerii poprzestać, nie robić żadnych innych rzeczy oprócz zajadania mizerii. To jeszcze zapytam, czy nie można było w jakimś innym stylu po prostu porozumieć się na argumenty, a nie takim, a nie innym. Pani redaktor, proszę przesłuchać cały ten program. Ja próbowałem naprawdę merytorycznie rozmawiać. Z tym panem się nie da merytorycznie rozmawiać, więc jeżeli nie mamy możliwości wypowiedzenia się w sposób cywilizowany, trzeba było pokazać klasę TVP, czyli tą mizerię.
Ja przypomnę jeszcze, tak, ja przypomnę jeszcze, że ja przypomnę jeszcze, że w strefie starcia, gdzie pan senator Bury był gościem, doszło już do takiej rozmowy na poziomie całkiem merytorycznym i wtedy pan redaktor Kłeczek zapytał o tę sytuację. Senator Bury wytłumaczył, że to była rzecz poza jego wiedzą, że to kontrahent jakby zawalił tutaj i że taka rzecz się nie powtórzy, a cały dochód wpłaci na cele społeczne. Wydaje mi się, że takie wyjaśnienie sytuacji nie tylko widzom w studiu, którzy zdaje się bili brawo, prawda, tak, po tej wypowiedzi, ale również wszystkim powinno wystarczyć. I wyciąganie takich argumentów ad personam uważam po prostu za niegodne. Tak? My jednak jako posłowie, senatorowie, kiedy chodzimy do mediów publicznych, wiemy, że będziemy mieli do czynienia z manipulacją, ale szanujemy te około 4 miliony widzów, które nie mają dostępu do innych serwisów i staramy się też im przekazywać, że jest jakiś inny świat niż pisowska propaganda. Dlatego też wydaje mi się, że powinno się nas również tak samo szanować, zwłaszcza, że jesteśmy w tych studiach, w tych programach gośćmi. Czyli rozumiem, nie ma pan sobie nic do zarzucenia. Oczekuję od TVP zmiany standardów prowadzenia programów. Pani posłanko, ja chciałam panią zapytać o taki scenariusz, który może się w Sejmie ziścić na damowe. Co zrobi państwa koło, jeżeli ustawa o sądzie, ta, która ma blokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, trafi pod ostateczne głosowanie bez poprawek ustalonych przez opozycję, bez tych, które uzgodniliście? Bo może tak być, że Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską głosowaniach odrzucą te poprawki, no i dojdzie do tej ostatecznej decyzji. Jak pani wtedy zagłosuje? Panie redaktor, my powiedzieliśmy, że jako opozycja cała, wszystkie cztery demokratyczne kluby parlamentarne, że jesteśmy gotowi do pracy i że bardzo poważnie traktujemy tę ustawę, która ma nam odblokować środki z KPO. Jesteśmy jak najbardziej i zawsze byliśmy zresztą jako Polska 2050 za tym, żeby te środki zostały odblokowane, no ale nie kosztem praworządności, prawda? Już nawet z innych kół i klubów słychać, z tych, które zwykle przyklaskują Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarna Polska powiedziała, że to jest sprzeczne z prawem. Myślę, że losy tego druku powinny być takie, że tak jak poprzednio deklarowaliśmy, tutaj z tego miejsca, jako kluby opozycyjne bardzo chętnie siądziemy do pracy, złożymy poprawki, natomiast nie wyobrażamy sobie, żeby to tak przeleciało pchane kolanem pod takim argumentem, że Bruksela coś zaakceptowała. Otóż nie ma takiej wypowiedzi, chociaż TVP się tym podpiera, tak, jakimiś wypowiedziami pana komisarza, że były takie ustalenia, ale tam nie padło, że ustawa ma być w takim kształcie. Zresztą kto to widział, żeby to Bruksela pisała nam w Polsce prawo? Uważamy, że trzeba pracować nad tą ustawą. Liczymy na to, że strona rządowa poważnie do tego podejdzie, bo po prostu ta ustawa nie przejdzie najzwyczajniej, dlatego że Solidarna Polska ją również moim zdaniem zawetuje. No i stąd pytania do klubów opozycyjnych i kół opozycyjnych. Czy pani sobie wyobraża głosowanie przeciw tej ustawie, jeżeli trafi ona pod ostateczne głosowanie mniej więcej w takim kształcie, jak jest teraz? Pani redaktor, wiemy, że przeniesienie tych spraw do NSA jest więcej niż dyskusyjne, tak, że narusza konstytucję w bardzo wielu punktach. Mówił o tym Szymon Hołownia, mówiliśmy o tym my, więc nie wyobrażamy sobie, żeby ta ustawa przeszła bez poprawek. Liczymy tutaj na naprawdę rozsądek strony rządowej, ponieważ po prostu my już straciliśmy 20 miliardów euro z KPO w zeszłym roku. To są pieniądze, których nie dostaliśmy i one nie trafiły do naszej polskiej gospodarki, a mogły obniżyć inflację, tak, mogły spowodować większą wiarygodność inwestycyjną Polski, mogły w końcu ratować nas trochę, jeżeli chodzi o budowanie na przykład zielonej energetyki, i te pieniądze już zostały stracone. Stracili przedsiębiorcy, straciły samorządy, stracili rodzice małych dzieci, bo tam były pieniądze na Maluch Plus. No, stracili rolnicy, straciły różne grupy społeczne. Czy według pani najbardziej realny scenariusz jest taki, że opozycja w takiej sytuacji, o której ja mówię, gremialnie wstrzyma się od głosu w sprawie tej ustawy? Ja nie wiem, jak zadecydujemy na koniec, bo nie wiem, jak potoczą się prace nad tą ustawą. Ja apeluję i wzywam stronę rządową, pana premiera, do tego, żeby wykazał naprawdę maksimum rozsądku i dobrej woli we współpracy nad odblokowaniem tych środków dla Polaków, bo to już nie może czekać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.